Następna sprawa to Święto Niepodległości. Tutaj planowany jest, termin na razie jest wstępny, proszę się sugerować, jest przewidziany koncert orkiestry Morka i wyniki konkursu plastycznego, który ogłosimy lada chwila. Zaplanowaliśmy także w listopadzie wieczór charytatywny. On jeszcze jest na razie nazwany wieczorem charytatywnym, a na pewno będzie miał swoją nazwę. Jest to projekt pomysłu dość świeży, ale myślę, że bardzo interesujący. W ramach tej imprezy chcemy pokazać fotografię Doroty Balczak, warszawskiej fotografki i artystki pod tytułem Kobiety. Chcemy pokazać twórczość pani Małgorzaty Dolińskiej, ustronianki. To jest tak naprawdę najważniejszy element tej imprezy. A właściwie najważniejszą osobą tej imprezy jest pani Małgorzata Dolińska. Chcemy jej pomóc w ciężkiej sytuacji, w której się znalazła, w chorobie, z którą się zmaga. Myślę, że taka pomoc lokalnej społeczności wpłynie na pewno bardzo, bardzo pozytywnie. Przy tej okazji, w związku z tym, że wieczór ma charakter charytatywny, chcemy zaprosić wszystkich chętnych na koncert piosenek pani Jacka Borkowskiego. I wstępny koncert będzie polegał na wykupieniu cegiełki, a dochód z tej cegiełki zostanie przekazany pani Dolińskiej, żeby mogła jeździć do szpitala na chemioterapię. Przyjmujemy także poczęstunek. Myślę, że będzie także okazja do tego, żeby zbudować ten program, ponieważ chcemy nawiązać współpracę z Fundacją Rakiem Dziewczynki. Kolejna propozycja to są jesienne wieczory jazzowe. Zaproponowano współpracę z Polskim Klub Jazzowy i w ramach organizowanych imprez przez Ośrodek Kultury. Myślę, że taka współpraca jest na miejscu. Koncerty zakładamy na początek, będzie ich może dwa, może trzy. Wstępne wolne. Zobaczymy, jak nam się będzie w tym razie muzyki sprzedało. Następnie koncert świąteczny w grudniu. Także tutaj orkiestra Morka przygotowała materiał muzyczny. Następnie zimowa kulturiada, czyli już tradycyjnie można powiedzieć podsumowanie działań, półroczne podsumowanie działań Gminnego Ośrodka Kultury. Termin wstępny to jest 13 grudnia. Będzie wernisaż, będą występy grup, które ćwiczą w Gminnym Ośrodku Kultury, popisy lokalne, instrumentalne. Myślę także, że spektakl teatralny, młodzieżowy. Wręczymy najlepszym dyplomem. Rozstrzygniemy konkursy. Myślę, że to będzie porządek jakiś. To jest impreza, którą podsumować przede wszystkim półrocze działalności i także podziękować tym wszystkim, którzy swój czas wolny postanowili poświęcić na uczestnictwo proponowane przez nas imprezach. Ten rok płynie także niewątpliwie na działaniach przygotowujących do kolejnego finału Wielkiej Świątecznej Pomocy, które co prawda zaplanowane jest na styczeń, ale tak naprawdę dla wszystkich przygotowań. To jest końcówka zawsze roku. Jak będzie wyglądał w tym roku koncert Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ustrzyni Morskim? W tej chwili Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ tak naprawdę przygotowujemy się do tej imprezy. Ale myślę, że mogę powiedzieć raczej z pewnością, że wzorem dla tych biegów skupimy się chyba przede wszystkim na działaniach tutaj naszej lokalnej społeczności. Bo to jest też okazja do tego, żeby pokazać takie wybiegi, jak na przykład tutaj grupy rockowe. Jeszcze chcielibyśmy także zaprosić mieszkańców w tym roku na spektakl teatralny, ale tak naprawdę jeszcze nie zdecydowaliśmy na jak, ponieważ jesteśmy w trakcie analizy ofert i kontaktu z managementem różnych gwiazd. Tutaj szerszych informacji nie ma. To są działania przygotowane, które na pewno będą się w tym roku, natomiast jeśli chodzi o rok przyszły, to co prawda Ośrodek Kultury zgodnie z pismem od pana wójta z
złożył już swój projekt budżetu, ale w związku z tym, że ten projekt budżetu ma bardzo wstępny charakter, ja bym nie chciał być może zbyt mocno rozwijać tematu związanego z planami przyszłorocznymi. Natomiast oczywiście powiem słów kilka na temat tego programu, tych projektów pracownych tak naprawdę zostanie, no to okaże się po konsultacjach z panią skarbnik. Ja już panią skarbnik próbowałem prowadzić negocjacje, ale jest za wcześnie jeszcze. Tak, jest za wcześnie, dlatego bardzo proszę to, co powiem za chwilę, traktować w sposób bardzo, bardzo, bardzo ważny. W przyszłym roku w tym wstępnym projekcie imprez, w związku z tym, że budżet na imprezy nie wzrasta, przynajmniej w tej pierwszej fazie, nie sądzę, żeby wzrósł przyszłoroczny, w związku z tym tu za bardzo nie możemy rozwinąć skrzydeł i zaproponować imprez takich, powiedziałbym, dużo nowe, tak? W tym sensie. Natomiast będziemy na pewno trzymali się imprez, które są już organizowane i spróbujemy przemyśleć też jakieś nowości. Zastanawiamy się także analizujemy te imprezy, które były się w roku ubiegłym, ponieważ należy sprawdzić, które z tych imprez tak naprawdę co trzeba w nich zmienić. Wiecie dobrze Państwo, że gmina Ustroni Morskiej jest gminą o charakterze turystycznym i mocno sezonowym. Wszystkie działania, które są podejmowane przez Urzędy Kultury poza sezonem, są skierowane przede wszystkim do odbiorców historii. To jest normalne. Wszystkie działania, większość działań, które są podejmowane przez Ośrodek Kultury w czasie sezonu, są skierowane bardzo mocno do turystów, wprowadzają ofertę turystyczną. I też chcę Państwu powiedzieć, co oczywiście wiecie, że co prawda Urząd Gminy posiada Wydział Promocji Rozwoju, to tak naprawdę Urząd Gminy nie jest organizatorem imprez o charakterze promocyjnym, które zainteresowałyby turystów, czy też budowałyby pewnego rodzaju charakter tej miejscowości. Inna sprawa jest też tego typu, że tak naprawdę dokumentem, który powinien zostać stworzony, aby skoordynować działania także związane z kulturą i z działaniami promocyjnymi, jest strategia promocji. Strategia kultury. Chociaż myślę, że tutaj przy takim układzie i po takim ustawieniu środka kultury, to tak naprawdę myślę, że tutaj cały nacisk na promocję gminy, tą wizerunkową, spadł na gminę Ośrodek Kultury. Ale taki dokument myślę jest potrzebny, ponieważ on umożliwi przede wszystkim diagnozowanie, jakie powinny być kierunki, jakie są potrzeby i jakie są mocne, słabe strony. Wtedy działanie związane z chociażby z organizacją imprez, która jest jakimś tam elementem budowania budynku, byłaby spójna i nie budząca pewnie emocji. Dlaczego to jest wstęp, ale mi się wydaje to dość istotne. Proszę Państwa, w przyszłym roku myślę, że no, z pewnością możemy powiedzieć, że zapowiedziałem 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to już w styczniu. Na pewno będą zajęcia podczas ferii zimowych w Ośrodku Kultury. Myślę także, że pomyślimy w marcu tradycyjnie o zaproszeniu mieszkańców na spektakl teatralny, bo to także jest tradycja. Myślę także, że ja napisałem tutaj w wstępnym projekcie sceniczny marzec, myślę, że to jest w kwestii związanej z teatrem może dziać się troszkę więcej. Konkurs i wystawa twórców uzdolnionych gminy Ustroni Morskiej. Napisałem uzdolnionych, chociaż on funkcjonuje pod nazwą nieprofesjonalnych, ale sformułowanie nieprofesjonalnych, patrząc na wybory rąk naszych twórców, jest, powiedzmy, kontrowersyjne i dyskusyjne.
Może spróbujemy nazwać ich kursami uzdolnionymi, bo to zwyczajnie brzmi, myślę lepiej. Planujemy także, tu jest pewien znak zapytania, plan malarski. Jeśli coś takiego stworzymy, to raczej będzie się nazywało warsztaty artystyczne skierowane do wypełnionej młodzieży, ponieważ chcielibyśmy, żeby imprezy finansowane ze środków publicznych służyły przede wszystkim mieszkańcom. A przede wszystkim mieszkańcom młodym i najmłodszym. Też trzeba kształtować w nich, to się Państwo pewnie ze mną zgodzicie, na świadomych odbiorców kultury. Będziemy chcieli zorganizować po raz kolejny, to jest pomysł od dwóch lat realizowany, to się doskonale sprawdziło, Noc Muzeów, także o charakterze bardzo edukacyjnym i skierowanym do młodzieży. Do młodzieży, myślę, i dziecięcej, czyli do podstawówki i do młodzieży gimnazjalnej, ale spróbujemy to oczywiście podzielić na różne stopnie trudności. No, Międzynarodowy Dzień Dziecka, impreza także tradycyjna i tutaj także myślimy na tym, żeby była ta impreza ciekawa i oryginalna. Myślę na pewno, że koło gospodyń wiejskich i sobectwo Kursowie zorganizują przy naszej pomocy festyn rodzinny. Będą także spotkania z satyrą karykaturą Morka. Jakim będą charakterze, czy w takim jak do tej pory, czy edycja 11 powinna wnieść jakieś nowe wartości, przede wszystkim, co moim zdaniem jest bardzo istotne, związane z elementem promocyjnym. Ponieważ idą na tego sporo środki co roku, ten efekt promocyjny bywa, powiedzmy, dyskusyjny. Impreza wymaga pewnego odświeżenia formuły, ale pracujemy nad tym, w którym kierunku pójdzie, to zobaczymy. To też istotne jest, tak jakimś okiem będziemy wspominać. Będziemy chcieli także kontynuować festiwal Arte Mare, który w przyszłym roku zmieni troszkę nazwę, ponieważ będzie się nazywał Festiwal Bajkodzieła. Jeśli festiwal bajkodzieła, no to oczywiście Państwo rozumiecie, że będzie także skierowany przede wszystkim do młodych odbiorców, ponieważ pierwsza edycja tego festiwalu połączona z bardzo bogatymi warsztatami plastycznymi związanymi z rękodziełem cieszy się po prostu ogromną popularnością wśród młodych odbiorców. Ten program moglibyśmy pociągnąć przez całe wakacje, myślę, że codziennie mielibyśmy sporo zainteresowania. Impreza kolejna, która także wymaga, myślę, pewnej analizy, to jest festiwal Morze bez fikcji, ale tutaj też będziemy się nad tym zastanawiali, w którym kierunku pójść. I tutaj też nie chciałbym w tej chwili jeszcze może specjalnie tego tematu rozwijać. Inni rodziny książętach, także impreza tradycyjna, sobectwo książęta organizuje to przy naszej pomocy. Będzie na pewno polonijne lato chórów, czyli występ jednego z zespołów, który w ramach tej imprezy odwiedza Koszalin. Będą także imprezy, które nazwaliśmy Lato dla Dzieci. Będą to prawdopodobnie zapraszane spektakle teatralne oraz pokazy filmowe w kinie. Zaplanowaliśmy także dożywki gminne. Zaplanowaliśmy sobie koncert z okazji 11 listopada, Mikołajki, dwie edycje kulturiady. Spotkania autorskie, ich będzie, no w tej chwili trudno to powiedzieć. Wernisaże artystyczne, także trudno powiedzieć, ile będzie. Koncerty muzyczne oraz imprezy okolicznościowe, czyli walentynki, Dzień Kobiet. To był taki naprawdę w dużym uproszczeniu projekt, ale tak jak mówiłem, jest to tylko projekt i to projekt bardzo wstępny, bo tak naprawdę z niego zostanie, co z tej imprezy i w jakim charakterze tej imprezy będą, bo tak naprawdę okaże się dopiero, kiedy projekt budżetu zostanie przez Państwa zaakceptowany, a jeszcze trwają prace nad jego formułowaniem. Panie Przewodniczący, tyle.